No dzień dobry, moje kochane byczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 kwietnia 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, zapoznajcie się z nimi. Z tymi informacjami. No i cóż, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Kochani, wybaczcie, jeśli mówię trochę przez nos, ale oczywiście zeszły tydzień trochę chora byłam. I dopiero dzisiaj siadam właśnie do czytań tygodniowych. Także wybaczcie, jeśli bym brzmiała trochę nietypowo, chociaż z tego, co odsłuchiwałam u baranów, to nie ma tragedii. No i kochani, no miałam w tym tygodniu siąść do tych czytań Wybierz Kartę, ale też no, siła wyższa, nie dałam rady, więc czytania Wybierz Kartę będą dopiero po świętach. To tak, na marginesie. Okej, kochani, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza. Opiekuńcza, miłość własna, przepięknie. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Pięknie. Dobra. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Dwójka pentakli. No kochani, wygląda na to, że będziecie po prostu wielozadaniowi, że będziecie pięknie ogarniać wszystkie sprawy, które będą działy się wokół Was, wiecie, praca, dom, rodzina, przyjaciele, wszystko dookoła, tak? Dla części z Was może macie jakieś dwie prace, dwa zawody, to też no będziecie tutaj po prostu no pięknie żonglować pomiędzy tymi zawodami, tak? No wygląda na to, że po prostu mówię, będziecie wielozadaniowi, że na przykład, nie wiem, zwracając z pracy, jeszcze zrobicie zakupy na święta, a tutaj po pracy jeszcze coś ugotujecie, coś zrobicie, a tu jeszcze dzieciaki zawieziecie na jakieś tam, nie wiem, lekcje dodatkowe czy cokolwiek, tak, no po prostu wielozadaniowość w pełnym etacie, tak? Będzie dużo się działo i to ewidentnie widać, będzie się dużo działo, ale poradzicie sobie ze wszystkim, przepięknie. Dla części z Was może tutaj być konieczność wyboru pomiędzy jakimiś dwiema rzeczami, dwiema osobami bądź dwiema ścieżkami, ale to sobie zobaczymy na bieżąco. Co miłego się może wydarzyć? Rycerz Mieczy. No kochani, albo będzie jakaś komunikacja, na którą długo czekaliście, albo jakieś wiadomości od kogoś w jakiejś sprawie. Albo po prostu, mówię, szykuje się jakaś rozmowa. Szykuje się jakaś rozmowa. Rycerz Mieczy mówi często o kłótni, ale to jest, co miłego się ma wydarzyć, więc nie sądzę, żeby tu jakaś kłótnia była na horyzoncie, chociaż może być jakaś ożywiona dyskusja, która będzie prowadziła do jakiegoś oczyszczenia, nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie tego Rycerza Mieczy. Rycerz Mieczy. O co tutaj chodzi z tym Rycerzem Mieczy? Trójka pentakli. Piątka mieczy, okej. Czwórka mieczy. Aha, okej, dobra. Ja widzę, że tutaj są jakieś ciche dni, kochani. Ciche dni między partnerami, między przyjaciółmi, między znajomymi, między rodziną, tak? Była jakaś kłótnia, zdecydowanie była tutaj jakaś kłótnia między Wami, jakiś konflikt, który spowodował, że po prostu nie odzywacie się ze sobą, tak? Mogło to się tyczyć spraw finansowych, nie musiało. Mogło chodzić o jakieś formalne sprawy, o jakieś umowy, nieważne, tak? Wy dokładnie wiecie, jeżeli to jest Wasza sytuacja, o co się tam poprzytykaliście. Ale kochani, wygląda na to, że w tym tygodniu będzie otwarta komunikacja, która spowoduje
że na nowo zrównoważycie tą sytuację i odbudujecie tą relację po prostu na solidnych fundamentach. Podejdziecie do siebie spokojnie, mimo że komunikacja będzie ożywiona, mimo że będzie otwarta, podejdziecie do siebie na spokojnie, z taką sprawiedliwością. Mam wrażenie, że każdy spojrzy na tą drugą osobę po prostu z innej perspektywy też. No i słoneczko mamy, kochani, także słońce zdecydowanie jest na horyzoncie, uda Wam się dogadać, uda Wam się oczyścić atmosferę. Dla części z Was może to być też rozmowa na tle zawodowym, ogólnie z kimś ze środowiska zawodowego, z kim współpracujecie. I no mówię, uda się ugrać po prostu tutaj wszystko, wyjść dobrze z tej sytuacji, tak? Wszystko pójdzie dobrze, dogadacie się, wyjaśnicie sobie pewne sprawy, które wcześniej Was blokowały, oczyścicie atmosferę i tak jak mówię, słoneczko wyjdzie tutaj na horyzoncie dla Was. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to mam sprawy zawodowe, mam jeszcze tutaj taką informację, że część z Was być może... jakby to powiedzieć, miała nadzieję na jakiś awans albo na jakąś podwyżkę, czy coś w tym stylu, ale być może właśnie jej nie dostała i doszło do jakiegoś konfliktu z szefem, z szefową i część z Was mam wrażenie, że mogła zagrozić właśnie odejściem z firmy albo po prostu wylała swoje żale, że po prostu tak ciężko pracowaliście i tak dalej, a zostaliście niedostrzeżeni. I po prostu musieliście wyjść po prostu na jakiś urlop, parę dni urlopu czy coś w tym stylu. Jeżeli tak było i w tym tygodniu wracacie z powrotem do pracy, to powiem Wam tak, że szef, szefowa może spojrzeć na Was po prostu innym okiem w tym tygodniu i zreflektować się, że faktycznie tutaj należy Wam się jakaś podwyżka, należy Wam się jakiś awans i możecie w tym tygodniu po prostu podpisywać jakąś umowę, która da Wam wiele szczęścia, zadowolenia i takiego poczucia sukcesu, zwycięstwa, że jednak to, co Wasze, Wam się należało, to dostaniecie. No i kochani, głupiec na spodzie, więc tutaj się szykuje nowa podróż, w sensie nowa droga zawodowa dla części z Was, więc zdecydowanie może to być awans, tak? Dobra, lecimy dalej. Na co uważać? Na co uważać? Trójka buław. Powiedziałabym na takie stanie w miejscu trochę. Stanie w miejscu, ponieważ... Trójka buław jest tak jakby kolejnym krokiem po jakiejś decyzji. Czy jakieś decyzje zostały podjęte i stoimy w miejscu, czekamy na jakiś znak do ruchu naprzód. A może znak Wam nie jest wcale potrzebny? Może trzeba po prostu ruszyć i zrobić ten krok? Zobaczmy, o co chodzi z tą trójką buław. Ale tutaj jest też lupa, więc może trzeba się czemuś, komuś przyjrzeć. Za dużo. Śmierć. Dziewiątka kielichów. No, kochani, tutaj mam taką informację dla Was, że faktycznie, jeżeli pragniecie czegoś, chcecie czegoś, czegoś, co jest Waszym spełnieniem marzeń i mam wrażenie, że tutaj może chodzić o jakąś sprawę zawodową, drogę zawodową, może założenie własnej firmy dla części z Was, może właśnie walka o jakiś awans, podwyżkę, to kochani, to jest Wasz czas, żeby działać. To nie jest czas, żeby właśnie żyć iluzjami i karmić się iluzjami i stać w miejscu i czekać na nie wiadomo co, tylko czas zamykać jedne drzwi i otworzyć się na nowe i sięgnąć po te marzenia, tak? Czas zawalczyć po prostu o siebie, kochani. Także to nie jest czas na stagnację, to nie jest czas na czekanie, tylko to jest czas na działanie i faktycznie sięgnięcie po to, co jest Wasze, co Wam się należy albo co jest takim Waszym spełnieniem, tak? Więc jeżeli macie jakieś w głowie plany, jakieś oczekiwania, jakieś marzenia, to po prostu nie czekajcie na nie wiadomo co, tylko zróbcie ten pierwszy krok i sięgnijcie po to. Tutaj też jest taka informacja dla części z Was, że faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś sprawy zawodowe, że jeżeli macie coś tam z tyłu głowy, na czym chcielibyście się skupić, ale tak cały czas właśnie stoicie w miejscu i tak przyglądacie się, szukacie czegoś, doszukujecie się jakichś informacji, tak jakby, no, szukacie dziury w całym, tak jakby, nie? To jest też informacja dla Was, że koniec szukania, koniec dopatrywania się czegoś, czego nie ma i czas po prostu odciąć się od... takich iluzji, niepewności, strachów, lęków i po prostu sięgnąć po te swoje marzenia, tak?
Dobra, lecimy dalej. Co w miłości? W miłości mamy Pazia Pentakli, więc super, kochani. Jakiś nowy początek, nowa droga, coś stałego, coś stabilnego. Dla osób w takich związkach świeższych wygląda mi to na jakieś albo zaręczyny, albo zamieszkanie razem, wejście na wyższy poziom. Dla osób w stałych związkach może to być decyzja, nie wiem, o przeprowadzce, o inwestycji jakiejś. Może być też decyzja o dziecku, bądź kolejnym dziecku. No, a kochani, jeżeli jesteście singlami, no to Paź Pentakli może przynieść kogoś tutaj takiego stabilnego do waszego życia, kogoś, kto ma no, konkretny związek tam z tyłu głowy. Zobaczmy tego Pazia Pentakli, także to może być taka solidna oferta. Szóstka kielichów. O, rycerz kielichów, ojejciu. Siódemka pentakli. No kochani, to co powiedziałam, dla części z Was naprawdę to mogą być zaręczyny. To mogą być oświadczyny, że ktoś tu chce włożyć energię, pracę w ten związek. Mamy tutaj dwa takie jakby prezenty, tak? Właściwie trzy, bo dla mnie paść pentakli to też właśnie to trzyma tą monetę w formie prezentu. Tu mamy rycerza kielichów, który ma ten kielich miłości i tu mamy też właśnie osobę wręczającą prezent komuś, komu kogo kocha, tak? Kim chce się zaopiekować. Więc ewidentnie tutaj możecie otrzymać jakiś prezent od swojego partnera, partnerki w tym tygodniu. Coś, co będzie taką informacją, że ta osoba chce zainwestować w ten związek. Tak jak mówię, dla części z Was może to być pierścionek zaręczynowy, dla części z Was mogą to być klucze do mieszkania, dla części z Was może to być po prostu wyznanie, ale zdecydowanie ten związek idzie w kierunku stabilizacji, bezpieczeństwa, no i małżeństwa, kochani. Małżeństwa, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o stałe związki, to też mi się wydaje, że tutaj szykuje się jakiś prezent dla Was. Prezent, na który długo odkładaliście, na który długo czekaliście, może właśnie coś z mieszkaniem, może coś z jakąś imprezą, z jakimś wyjazdem, ale bardziej wydaje mi się, że chodzi o jakieś mieszkaniowo-domowe sprawy. Może zdecydujecie się tutaj na jakieś kupno nowego mieszkania, może na jakiś remont, może... No coś tu chodzi o jakąś inwestycję, zdecydowanie inwestycję, ale to jest coś, co przysłuży się Waszemu małżeństwu, Waszemu związkowi, co jeszcze bardziej go rozwinie, ustabilizuje, tak? To będzie tak jakby nowa ścieżka, otwarcie się nowej ścieżki dla części z Was, tak? No, dla części z Was zdecydowanie to może być po prostu poszerzenie rodziny, więc... Więc gratulacje, jak coś. No, a moje drogie single. No cóż Wam mogę powiedzieć, no mamy tą szóstkę kielichów, a wiecie co szóstka kielichów oznacza, więc dla części z Was faktycznie może to być ktoś z przyszłości, kto powróci do Waszego życia, chcieć odbudować tą relację, odbudować ten związek i spróbować jeszcze raz, tak? To może być Wasz były mąż, była żona, albo ktoś, z kim mieliście długotrwałą relację i ta osoba chce, że tak powiem, przywrócić ten stan rzeczy i przyjdzie w tym tygodniu Wam to wyznać, albo po prostu całkowicie nowa osoba, z którą poczujecie się jak niczym z bratnią duszą. To może być ktoś, kto Wam pomoże w jakiejś trudnej sytuacji, kto się Wami zaopiekuje w trudnej sytuacji i od razu poczujecie ze sobą tą, wiecie, tą więź taką, tą bliskość. No i ewidentnie osoba, która no, jest zakochana w Was i która chce zainwestować w ten związek, więc to może doprowadzić do małżeństwa, do stabilizacji. No i kochani, no zdecydowanie nowa ścieżka się przed Wami otwiera. No jeszcze kochankowie na spodzie. Także pełno pasji, pełno namiętności, pełno tego połączenia, tego... Wiecie, tych bratnich dusz, tak? Tej miłości z przeznaczenia. Więc coś tu się dla Was, kochani, szykuje w tym tygodniu, co Was mile zaskoczy, ale będzie to niezwykle no takie szczęśliwe dla Was i rozwijające przede wszystkim. No i dla części z Was mówię, tutaj nowa ścieżka całkowicie, jeśli chodzi o etap takiej miłości, związków się otworzy. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Trójka mieczy. A co to za zranienie i rozczarowanie? Tu jakieś smuteczki, kochani. Nóż wbity w serce. Poczucie straty, rozczarowania. Co tu się dzieje? Zobaczmy. Trójka mieczy. Rycerz buław. Król buław. Czwórka buław. Czyli tu jakieś zaburzone szczęście rodzinne. I ja tu widzę, wiecie co, konflikt chyba z dziećmi. Więc jeżeli macie dzieci,
Kochani, bo mamy króla, królową buław i rycerza buław, czyli tak jakby parę i młodszą osobę. Kochani, będzie tutaj jakieś rozczarowanie i wydaje mi się, że jeżeli to wy macie dziecko, no to będzie tutaj rozczarowanie tak jakby decyzją waszego dziecka albo rozczarowanie oczekiwań. Takie wiecie, jakieś wasze oczekiwania zostaną zawiedzone względem tego dziecka. Mam wrażenie, że tutaj macie do czynienia z taką odważną duszą, która szybciej robi, później myśli. Także no może coś tu narobi jakiegoś bałaganu w szkole, tak? Czy gdzieś tam koło siebie. Albo zdecyduje w ostatniej chwili, że nie wiem, nie idzie na jakiś tam dany kierunek, tylko na coś innego. Albo że rezygnuje ze studiów albo z nauki, a chce coś tam innego robić. Bo tu widzę właśnie jakąś taką zmianę, takie rozkojarzenie, takie bujanie w obłokach i paść kielichów, czyli tak jakby pójście nową ścieżką. Ale kochani, uda Wam się to wszystko rozwiązać. Mam wrażenie, że tutaj uda się dogadać, bo mam 8 pentakli i jakby nie patrzeć, ten paść kielichów też oznacza często przeprosiny. Więc uda, to będzie takie jakby... krótkie spięcie i krótkie rozczarowanie, kochani, bo w głębi duszy, no wiadomo, wy chcecie jak najlepiej dla swoich dzieci i zrozumiecie, że to jest ich życie i niech podejmują własne decyzje, niech robią własne błędy, niech się uczą na własnych błędach i to jest tutaj ważne, więc będzie jakieś lekkie rozczarowanie, będzie jakieś lekkie ukłucie, ale summa summarum i tak... wszystko wyjdzie na dobre, widzicie, 8 pentakli, koło fortuny. Wydaje mi się, że chodzi o edukację waszych dzieci, albo właśnie o pójście na jakiś inny kierunek, albo w ogóle rezygnację z jakiegoś kierunku szkoły, czy czegoś takiego, tak? Oczywiście, kochani, jeżeli nie macie swoich dzieci, to może być sytuacja między wami a waszymi rodzicami, tak? Może wy macie jakiś inny plan na siebie i zechcecie właśnie w tym tygodniu oznajmić tutaj rodzicom, że macie ten inny plan na siebie. No i tak jak właśnie tutaj na tym obrazku, trochę tutaj będzie jakiegoś takiego poróżnienia, nie będziecie stali tyłem do siebie, czyli macie po prostu inne postrzeganie na swoją ścieżkę i może tutaj no, ktoś zostać, że tak powiem, zraniony albo padną jakieś po prostu przykre słowa, które zranią właśnie jedną albo drugą stronę, tak? Ale mówię, to nie potrwa długo, bo jednak jest tutaj bardzo, bardzo dużo kart mówiących o miłości, o takiej wzajemności, więc to będzie takie rozczarowanie, że tak powiem, tylko na chwilę, a to szczęście szybko po prostu powróci do tej waszej relacji. Ok, zobaczmy co w pracy. 2 mieczy. No kochani, albo szykuje się jakieś spięcie z kimś, albo czegoś nie dostrzegacie, albo jesteście rozbici pomiędzy sercem a rozumem, a trzeba podjąć jakąś decyzję. Albo mówię, nie widzicie czegoś, nie dostrzegacie, albo nie chcecie dostrzec. Jest brak decyzyjności, tak jakby ja nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nic nie chcę wiedzieć. Skąd ta 2 mieczy? Zobaczmy tą 2 mieczy. Król mieczy. Może to być jakieś spięcie z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Paść mieczy. Kochani, powiem Wam tak, że faktycznie, że mamy tutaj tą 2 pentakli, więc jeżeli pracujecie w jakichś 2 pracach, albo jest ostatnio, macie dużo na głowie i tak żonglujecie pomiędzy różnymi rzeczami, to może wyjść, że w jakiejś pracy po prostu coś przeoczycie. Że w jakiejś takiej głównej swojej pracy, szczególnie gdzie są jakieś takie papierkowe sprawy, formalne sprawy, coś możecie tutaj przeoczyć po prostu. Coś nie złożycie jakiegoś papierka, albo nie podpiszecie jakiegoś dokumentu, nie złożycie jakiegoś rozliczenia. Nie wiem, kochani, czym tam się zajmujecie. No i powiem Wam tak, że w tym tygodniu ta sytuacja może wyjść na jaw, no i szef, że tak powiem, nie będzie zadowolony z tego tytułu. Więc dla części z Was może się szykować, że tak powiem, OPR, taki niezapowiedziany, ze względu na przeoczenie właśnie jakiejś sytuacji i zostaniecie, że tak powiem, wyzwani na dywanik, tak? Co może nie być dla Was przyjemne, aczkolwiek no... będzie krótki OPR, że tak powiem. Szybko to naprawicie. Mam wrażenie, że wiecie, nie będziecie tutaj absolutnie, przyjmiecie to wszystko z pokorą, stwierdzicie tak, faktycznie tak się wydarzyło, i tak dalej, już poprawiam i zrobicie to w trymiga, że nie będzie z tego jakiejś nie wiadomo jakiejś burzy i jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy, tak?
To po pierwsze, kochani, dla części z Was mam wrażenie, że wahacie się tutaj, czy odciąć jakąś osobę ze swojego środowiska, albo odciąć się z jakiegoś środowiska zawodowego, czy nie. I tkwicie w jakimś takim środowisku dosyć toksycznym, bo jednak mamy tego diabełka i cały czas, nie wiem, macie nadzieję, że sprawy się wyprostują, albo że ta osoba się zmieni, albo że cokolwiek, tak? Wygląda na to, że w tym tygodniu uświadomicie sobie, że najważniejsze to jest dbać o samego siebie po prostu, tak? Że zadbać o swoje dobre samopoczucie i o swój komfort i część z Was albo przeprowadzi jakąś bardzo poważną rozmowę właśnie z tą osobą i postawi wyraźne granice tej osobie, albo część z Was będzie tutaj się odcinać z jakiegoś środowiska zawodowego, tak? Z jakiejś firmy, w której panuje toksyczna atmosfera i zdecydujecie się być może założyć albo jakąś własną działalność, albo pójść w kierunku działalności, w której czujecie się dobrze. I widzicie, tak czy tak, kochani, tutaj jest zakończenie jakiegoś cyklu i otwarcie się na nowe, tak? Jest podjęcie decyzji, że chcecie w końcu tej równowagi, stabilizacji i jest początek jakiejś nowej przygody, więc czy to jest kwestia początku właśnie jakiegoś nowego zawodowego, takiego totalnie, czy po prostu nowego zawodowego, w sensie odcięcie od toksycznej osoby i postawienie granic komuś, to co stare się kończy, jakiś cykl się kończy, coś nowego się dla Was rozpoczyna, ponieważ stawiacie właśnie tutaj na siebie i na swój komfort. Dobra, rada, zobaczmy radę. Arcykapłan, Wasza karta, kochani. Wspinajcie się wyżej. Rozwijajcie, nie przystawajcie, tak? Mam wrażenie, że część z Was jest gotowa, posiada taką wiedzę, żeby nauczać innych albo przekazać swoją wiedzę innym. Czy to w aspektach duchowych, czy w aspektach właśnie typowo zawodowych. Część z Was może poszukiwać jakiegoś mentora. Jeżeli czujecie, że musicie się tam czegoś douczyć, doinformować, dowiedzieć jakichś rzeczy, to nie bójcie się prosić innych o pomoc, tak? To jest tutaj ważne. Arcykapłan też mówi o takich tradycyjnych wartościach, więc nie zapomnijcie o tych tradycyjnych wartościach, szczególnie teraz, w tym tygodniu, kiedy jest Wielkanoc, tak? Czyli miłość, rodzina, bliscy, tak? Nie zapominajcie właśnie o tym, o małżeństwie, o związkach właśnie z bliskimi, ponieważ no chyba to jest takie najważniejsze w życiu. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Mamy niedźwiedzia brunatnego. Take time out. No dokładnie, kochani. Może czas wziąć właśnie jakąś przerwę, albo odciąć się od kogoś, albo spędzić trochę więcej czasu z bliskimi, pocieszyć się rodziną, pocieszyć się małżonkiem, żoną, dziećmi, tak? Jedno jest pewne, coś tutaj musicie po prostu znaleźć też czas dla siebie, tak? Żeby naładować baterie, żeby mieć siłę do kolejnych wyzwań. I na spodzie mamy jeżozwierza. Time for beginner mind. No chodzi, kochani, tutaj, żeby coś spojrzeć na coś takim świeżym okiem. Więc starajcie się wyłamywać pewne stereotypy i schematy w swoim życiu. Wychodźcie poza strefę komfortu, otwierajcie się na nowe perspektywy, na nowe osoby, nowe opinie i na nowe sposoby działania, tak? To jest tutaj bardzo ważne. Dobra. I odpowiedzi jeszcze, pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania, to wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. Jeden, dwa i trzy. Dobra. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem karty, to zatrzymajcie sobie filmik, ja nie przedłużam, odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi... Wielkie, szczęśliwe zmiany. Przepięknie. Odpowiedź numer 2 brzmi polepszenie. Super. I odpowiedź numer 3 brzmi medytacja przyniesie odpowiedź. Tak jest. Dobra, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam powodzenia, udanego tygodnia, no i cudownych, wesołych, rodzinnych świąt. Smacznego jajeczka, no i oby zajączek Wam przyniósł dużo radości, dużo miłości, dużo ciepła, zdrówka, no i wszystkiego, czego tam pragniecie. Buziaki dla Was. Pa, pa.